Gutek na razie potwiera, a ja przypomnę. FIFA 365, Milan Porto Schalke. Ale trójka znowu, jakie piękne karty, kochani. Nie obraźcie się, ja zaraz wezmę kamerę na koniec i będę wam to pokazywał. Naprawdę, szanujemy czas, nie pokazujemy wam rąk, bo nie jesteśmy typowym kolekcjonerem. Macie okazję pobyć troszkę z nami, tym bardziej, że ostatnio coraz trudniej nam z Gutkiem usiąść tu razem i znaleźć chwilkę czasu. Szabełek z Nasią jest na treningu w Bolesławcu, my z Gutkiem jedziemy poza Bolesławiec, dlatego tak się poukładało. 190, 4, 3, 2, 1 i tu jest 190. Ale zawał, 4, 3, 2, 1. Co ja trafiłem? Trafiłeś coś dobrego? Co? A ja potem. Tylko przytrzymaj chwilę, patrz, żeby się zoom ustawił. Musisz przytrzymać chwilkę, bo zoom musi wyłapać, Gutku, wiesz? Ale tak dziwnie widać. To poczekaj, bo nie, bo tu sam wyłapie. Najlepiej od tyłu pomalutku podnoś, wiesz? I będzie wtedy widać. Widać już? No. 151, 152, Szatow trafia do albumu. Dobre? Słyszałeś? Nie, nie słyszałem. O, to dobrze. Zostawiasz mi na koniec, tak? O Jezu, ale to... pierw twoje zbrzydki. Dobra, to zostaw na koniec. A ja 110 blinda wkładam, no. Trochę słabszy od tego Alter Trio. Tak? Troszkę słabszy od tego Trio. To czekamy dalej. James Rodriguez Real. Kochani, ja zapomniałem, że my kochamy to robić. Kochamy otwierać te ciekawki, ciachać, zaglądać do środka, podniecać się, podziwiać artyzm tych kart, kochani. Natomiast no, z tym naszym czasem jest jak jest. Karta 21 trafia do albumu 25, 24, 23, 22, 21. Tak, 25, 24, 23, 24, 23, 22 i tu jest 21. Trafia do albumu. Co to jest? No godło Corinthians, piękne godło Corinthians z Brazylii, piękne godło, słuchajcie, z kotwicą tam chyba coś, tak? Pokaż. Tak. Tak, jest kotwica w tle, piękne godło, kochani. Corinthians, nie wiem dlaczego kotwica w godle, może tak nawiązuje do kolonizacji, do tych jak przybyli, kochani, tam Portugalczycy, czy inni wielcy żeglarze. 5-7, 5-8, 5-9, 6 i 6-1. Wchodzi, kochani, Aguilar do wszystko albumu. Wchodzi? Na razie wszystko, tylko dwie powtórki tatuś, są. Trzecia. Aguilar 61, to będzie powtóreczka, od razu odkładam ją na bok. Kocham to robić, Gutek pompuje emocje. Ja, kochani, uzupełniam... Keisuke Honda. Honda na K-playerze kluczowym, pięknie. A Milano w tym razem, kochani, to nasza powtóreczka. 78, pojawiają się też i powtórki. Mam tutaj, kochani, 320 International Star. Ty, a widziałeś tą kartę? International Star Marco Rojo? Widziałeś, to jest 320, międzynarodowa gwiazda. 320 to oni gdzieś pod koniec są. A ci międzynarodowi to dużo ich jest, czy mało? No tu idzie. Ale ile w saszetkach? International, co ile się trafia? Raz na 11 paczek. Szału nie ma, ale jest ładna, 310, karta, 1, 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8, na 19, to 320. Klub Ameryka. Piękny, podobna do limitek troszkę, nakrapiana tym takim brokacikiem, nie? Tu jest 320. Dynamo Herrera to jest 266. Ja przypominam, że te karty w poprzednim odcinku... Na koniec ją zostaw, dawaj jeszcze, szukaj. Wszystkie już otworzyłeś? Wszystkie już masz otwarte? Dobra, to czekaj, wkładam ostatnie Dynamo 266. Czekajcie, moi widzowie, już biorę kamerkę i zaraz będziemy to razem oglądać. Tylko damy kartę 266. 200, oj, ciężko ją będzie szukać, bo tu nie ma nic pomiędzy, to na razie jej nie liczę. To odkładam w takim razie resztę tych kart, które nam się trafiły tu z saszetki. 347, jeszcze jedna gwiazda International, czyli Aguero to też gwiazda International, uwaga, ją włożymy tylko. 357, ja cię kręcę, on w powtórce, nie dość, że prawie ich nie mamy, to od razu w Sergio Aguero w powtórce. No, fajny gość, zapraszamy, to jest karta dla was. Dobra, kochani, jestem gotowy przyjąć tą kartę. Uwaga. No to co mnie skręciłeś, to najlepsze, co się mogło trafić. Dawaj, najlepsi dla najlepszych, kochani. I wy to wiedzieliście prędzej przede mną, no ładne rzeczy, aż ciara mi skoczyła, Roni. Witam cię serdecznie. Jak ja to... Ale jaka piękna, jaka śliczności karta, zobaczcie. To jest fajne. Popatrzcie. To jest złamane. Nie, nie, to jest tak wytłoczone, słuchaj, ale wygląda jak złamane. To jest guteczku, tutaj zobacz, patrz. Tutaj jest jak rybia łuska, kochani. Zobacz, taka jest jakby rybia. Cristiano Ronaldo!
Cristiano Ronaldo, kochani, Topmaster, karta trafia do nas. Słuchajcie, ja myślę, że w nagrodę, że byliście z nami, z sympatii i z miłości do wszystkich kolekcjonerów. I zgadnij, ile tych Topmasterów jest. Trzy Topmastery i trafiamy jednego z nich, kochani. A Tactic Trio też trzy. Rewelacja. Guteczku, bo my i tak na to nie mamy czasu. Damy im ten kod w prezencie? Ja wiem, że czasami on też lubiał się w to bawić, ale my nie mamy kompletnie na to czasu. My FIFA chcemy odpalić online, nie mamy kiedy. Oddajemy im ten kod, nie? Ale tak? Nie mów tak szybko. Nie. Oddajemy wam w prezencie kod. Kto pierwszy, ten lepszy, dobra? Kod jest prosto z paczki, świeżutki. Myślę, że każdy z was, kto się bawi w te gry na Panini Adrenalin, chciałby ten kod mieć. Natomiast my nikogo nie faworyzujemy, rzadko to robimy, ale w drodze wyjątku dostaniecie. Lecimy. Gutek. Z dużych liter wszystko. M jak Maria. V. V jak Wiktoria. D jak Daria. E jak Ewelina. Jak Ewelina. Kreska. V jak Wiktoria. 26, 2, 6. I znowu V jak Wiktoria. Czyli V jak Wiktoria, 26, V jak Wiktoria. Kreska. F. 1. 9. I nie mów. 9. I teraz słuchajcie, wymyślimy zagadkę. Dla tych, kto zgadną, dobra? Na literę piłkarz, jak powiedzieć na przykład, czekajcie chwilę. Jaką zagadkę na niego robimy? Ja nazwę nie znam. Jak znasz, słuchaj. A! Mam go na koszulce. O, mam koszulkę Barcelony z jego, z jego nazwiskiem. Jest czarnoskóry. Z jakiej jest reprezentacji? Kamerun. Jest z Kamerunu, czarnoskóry, kochani, wspaniały grajek. Zdaje się, że grał również w Chelsea. Tak. Grał w Chelsea, grał w Barcelonie. Niesamowita postać, bardzo go lubię. Kto zgadnie, ten ma kod. Prosimy, żeby po tym napisać w komentarzu filmiku, kto zgadł, dobra? I kto uruchomił kod Cristiano Ronaldo. Czyli jeszcze raz, MVDE, kreska, V26, V, kreska, F19. Ostatniej literki wam nie podajemy. To jest piłkarz z reprezentacji Kamerun. Mam go na koszulce Barsy. Grał również dla... grał dla Chelsea, czy kłamie? Chyba grał. Chyba grał, kochani. Ale na pewno grał dla Barsy, na pewno jest z Kamerunu i na pewno, kochani, jest ciemnoskóry. Powodzenia. Natomiast, kochani, biorę teraz kamerkę. Połóż teraz tego, połóż tą kartę Ronaldo. Ja biorę teraz kamerkę, kochani, bo obiecałem. I to jest ten nasz odcinek. Przypominam, kochani. Przypominam, że to jest odcinek. To są na twojej paczki. No, czyli dwa razy skopałem ci tyłeczek, muszę powiedzieć. To z mojej! To z twojej? A z twojej, z trzeciej twojej. A no to tym razem ty wygrałeś. Dawaj piąteczkę. Kochani, takie piękności. Takie piękności nam się trafiły. Zobaczcie. Topmaster Ronaldo. Kaisuke Honda, kochani, jako kluczowy. Godło Corinthians. Corinthians jako Boca Juniors, przepraszam, jako 13 zawodnik. Dario Benedetto, Want to Watch. No piękna karta, kochani. Co jeszcze ze kart specjalnych? Tutaj jest, kochani, to jest bazówka. Tu jest. Oblaka. Hulk, mój ulubieniec, kochani, bardzo potężna lewa noga, strasznie silny, strzały. Dwie limitki z Realu, czyli Rodriguez i Modric. Przypominam, że w poprzednim zestawie wpadł jeszcze Götze, Suarez i... Patrz, ja mówiłem, że Real nie lubi. Lubi, lubi. Dużo tego Realu dzisiaj dostałeś. Barcelona. Tak jest. Patrzmy, czy jeszcze coś wśród tych bazówek. No tak, zobaczcie, przepiękne godło Milan, Porto i Schalke. Mamy, kochani, w edycji FIFA 365. Czy tu jeszcze, Guteczku, coś poza bazówkami? Czy jeszcze jakaś specjalna karta? Poczekaj, a na ile kart są te? Oczywiście przepiękny Lewandowski, zobaczcie. Przepiękna, kochani, karta Herrera jako Dynamo. Już czekaj sekundeczkę, Guciu. Fans faworyt Igor Akinfiejew. Tato, ich jest 36 tych kart. Tych kart jest 36, tak? Jako International Star. No ale to też nie jest bazówka, także w tym momencie Luis Gustavo trafia tutaj. Defensive Rock Leonardo Bonucci, czyli przyjaciel ktoś Suareza, tak? Bazówką taką z I tak patrzę, czy jeszcze, Gutku, jest coś poza bazowym? Co jeszcze jest? A William to jest też jako International Star, kolejna gwiazda z Brazylii. Jedna na trzy. Kochani, pokrótce tak wygląda nasz bałagan. Bazówka jeszcze jedna Rodriguez'a, czyli Rodriguez na limicie, Rodriguez na bazówce. Guteczku, dziękuję ci pięknie za odcinek. Pożegnaj się z widzami i goń, ubieraj się na trening.
Jeszcze raz gratulujemy Ci serdecznie wspaniałego udziału w Orliku. Życzymy powodzenia na kolejnych turniejach. Ubieraj się, Gutku, na trening, a ja jeszcze raz króciutko podsumuję, dobra? Kochani, to już jest ostatni odcinek, w którym rozmawiamy o turnieju Orlika. Jeszcze raz z całego serca dziękujemy wspaniałym wszystkim organizatorom. Kochani, Mistrzostwo Świata, to co pokazali chłopcy na Torwarze, starsi, pokonując Kotwicę Kołobrzyk. Jasiek, pozdrawiamy Cię serdecznie, lider zespołu z Kiszyniowca. Powiem Wam, kochani, nieprawdopodobną sytuację zrobił, strzelając 5 bramek, prowadząc grę, dając asysty. Kochani, absolutnie bardzo jestem zafascynowany Twoim stylem gry. Bardzo mi się to podobało. Miałem tego finału nie nagrywać całego, tylko fragmenty. Natomiast jak zobaczyłem, kochani, w jaki sposób rozgrywają piłkę wychowankowie Kiszyniowca, no nie mogłem włączyć kamery. Szkoda mi było tylko troszkę tego Kołobrzegu, kochani, bo aż może na tak wysoki wymiar kary nie zasłużył, ale... To był pokaz siły, to było poza zasięgiem, słuchajcie. Wspaniale się zrewanżowały dziewczynki, kochani, za 2 lata prędzej nieudany Wałcz, mówię o Wałcz, próbował w finale, zostali pokonani, kochani, natomiast w finale dziewczynek starszych ograły MUX, Gorzów Wielkopolski, kochani, murowanego faworyta, kochani. Także no, piłka jest piękna właśnie przez to, kochani, że to wszystko jest nieobliczalne. U nas do Małopolskiego trafił, kochani, puchar wśród chłopców młodszych, kochani. Wspaniałą robotę zrobili chłopaki, także gratulujemy Wam. No nie dane było nam zagrać, może w przyszłym roku się uda. W każdym bądź razie w Małopolskim zwycięzca, już zaraz Wam pokażę, w Małopolskim zwycięzcą w tym roku, żebym nie przekręcił, zaraz Wam powiem, wiem, że Halny, tak? Tylko dokładnie w Małopolskim. O tutaj, MUX, Echalny, Kamienica, to są, kochani, zwycięzcy finału, tak, Dolice byli w finale, ale ulegli im, także i wśród dziewczyn, kochani, Harasiuki zostały pokonane, dziewczynki, tak, kto z nimi w finale grał, Harasiuki, ciężko mi to, kochani, spamiętać, tej wiedzy jest naprawdę dużo, natomiast, jak dziewczynki się nazywały? Ząbkowia Ząbków, tak, Ząbkowia Ząbków, to chyba... Z, tak, synuś, tak? Dziewczynki młodsze, słuchajcie, szukam dziewczynki młodsze z Niemicy, to jest zachodniopomorskie, młodsze Olsztynek, Perły, Klęce, a ty mówisz Ząbkowia Ząbki, tak? Tak. Dziewczynki, a jak tak zapamiętałeś? Ostrowiec Świętokrzyski, Tygryski Świętochłowice, młodsze Malbork, młodsze Łomżyczka. Teraz zobaczmy tutaj Siedzina, właśnie Harasiuki, to są finalistki, tak? A drugie UKS Ząbkowia Ząbki. Na potwierdzenie tych informacji jeszcze mam tu czasopismo, kochani, sprawdzę, żeby się na pewno upewnić. Finał dziewcząt młodszych Orlik Harasiuki, Ząbkowia Ząbki. Dobrze, Gutku, mówiłeś, także to Ząbkowia wygrywa, kochani, ten finał. Serdecznie Gutek kibicował Ząbkowi, także kochani, natomiast na kanale cały czas, zobaczcie, dodaje się w tym momencie, macie już 20, tak, opuszczę tą stronę, macie już przepiękny był finał, naprawdę oglądało się to ślicznie, także przypominam, że ten odcinek karciany to nagroda dla Gutka za szósty turniej Orlika o Puchar Premiera RP, czyli jeszcze raz, po raz ostatni dziękujemy Orlenowi, PZU, pani premier w Ministerstwie Sportu, Szkolnym Związku Sportowym oraz wszystkim, kochani, patronom, którzy przyczynili się do tego, że impreza tym była tym, czym była. TVP, Onet, Przegląd Sportowy, kochani. Nie chciałbym kogoś przypominać, zdaje się, że Brawo Sport, partner Zina. Zobaczcie, 2 koszulki, w jednej Gutek grał w zeszłym roku, w drugiej w tym. Natomiast, tak jak mówię, ja Wam ciągle dodaję filmy. Zobaczcie, dlatego to pomalutku idzie wszystko. Nie, Guteczku, to już jest, kochany, 15.44. O, stań tutaj, zobaczcie, tak jak mówię, Gutek się przebrał teraz na trening. Dzisiaj jedziemy w Barsie, także trafiłeś na trio. Dzisiaj Gutek trenuje. Tak, taką mamy możliwość, kochani, że tak możemy trenować. Także piszecie do nas komentarze. Te komentarze czasami są fajne, czasami niefajne. Jeżeli są niefajne, a obraźliwe, to no niestety musimy je kasować. Natomiast jeżeli ktoś nagminnie, kochani, nas obraża i tak dalej, to po prostu banujemy, blokujemy, kochani. I taki ma cel.
To jak się nazywa, może cię znam. Przy okazji zobaczcie, jakie komentarze idą. Zgodzę się ze słowami DJ-a. Pan jest super. O, dziękujemy ci, Ela, bardzo. Natomiast tak naprawdę, kochani, DJ jest super. Ucho, pozdrawiamy cię serdecznie. Także, kochani, proszę o wyjaśnienie. 6 km, 12 minut. Dziecko chyba tak buja w obłokach. Och, nie wiem. Ciężko nawiązać. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo. Teraz jest kolejne pytanie. Hej, witaj Agniesiu, hej. Kochani, w każdym razie jesteście aktywni, oglądacie nasz turniej, bardzo nas to cieszy. Co 2-3 godziny wchodzi kolejny odcinek. Tych odcinków będzie sporo, ponad 30. A na koniec właśnie, jak już wszystkie odcinki będą, to ten odcinek z kartami Wam dodamy. Także jeszcze raz dziękujemy Wam za to, że z nami byliście. Z całego serca żegnam się z Wami. Jeszcze się zainstaluję na kamerce. Ok. Kuteczku. Z całego serca żegnam się z Wami. Jeszcze raz dziękuję wszystkim osobiście, wszystkim panom Darkom, a było ich naprawdę mnóstwo. Obu wspaniałym, słuchajcie, ambasadorom tej imprezy, czyli dziękujemy panu Dariuszowi Gęsiorowi, który patronował, oraz dziękujemy bardzo naszemu wspaniałemu, Kuteczku, czekaj, wyłączysz zaraz, Wojciechowi Kowalskiemu, tak? Wojciechowi Kowalewskiemu, przepraszam panie Wojtku, wspaniały nasz bramkarz. Także oni objęli patronat, pan Szpakowski wspaniale poprowadził imprezę, TVP zrobiło piękną robotę, pokazując dla was te wszystkie wspaniałe momenty. Natomiast my, Buźka, z całego serca jesteśmy z wami. Jeżeli się okaże, że nasi chłopcy w przyszłym roku awansują do 7. edycji, będę tam z kamerą z wami, damy wam znowu przekaz tej imprezy. Trzymajcie się, a w najbliższych odcinkach podsumujemy Tymbark, zrobimy nasz zaległy Q&A z Bayernu Monachium oraz porozmawiamy o Polish Soccer Skill, o naszej wycieczce na narodowy z reprezentacją. Do zobaczenia.